Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Hazy Session IPA z browaru żuławskiego. Troszkę było kontrowersji związanych z piwami z browaru żuławskiego. Część z subskrybentów Craftboxa narzekała, że coś tam było nie halo. Na live wyszło, że Keller Beer był jak najbardziej Keller Beerowaty. Zobaczymy jak Session Hazy IPA. Ja muszę powiedzieć, że chciałbym... Zawsze, chociaż to nie zawsze się udaje, ale zawsze mieć jakiś jeden mniejszy browar, czy bardzo malutki browar w craftboxie. Może nie zawsze dobrym pomysłem jest branie browaru, który dopiero co wystartował i generalnie rzecz biorąc moja polityka jest taka, żeby raczej nie kupować piw z nowych browarów, dać im czas na jakiś taki rozruch, na ogarnięcie się ze sprzętem. Z ze wszystkim, z rozlewem i tak dalej. No ale muszę powiedzieć, że zachwyciło mnie, zachwyciło mnie w Żuławskim design, piękne puszki, z pięknymi etykietami, fajne logo. W zasadzie jedynie bym zrezygnował z tej szyszki, tutaj bo ona taka sztampowa jest, ale te wiatraki naprawdę to bardzo fajnie wygląda. Lżejsza wersja American IPA w naszej interpretacji zamglona z chmielowym pazurem, jak na styl przystało. Podpisane Marcin Semeniuk, e, główny piwowar. E, żuławy Wiślane zdecydowanie wyróżniają się na tle innych regionów swoją budową geologiczną, niezwykłym krajobrazem, przyrodą, dziedzictwem kulturowym, a także mezoklimatem. To wspólne dzieło człowieka i królowej polskich rzek, Wisły. Godziwie odpłaca nam się za mądre gospodarowanie, sprawną technikę i wysoką kulturę rolną. Ekstrakt 12,5, goryczka 3,5 na e, 5. E, składniki woda, słody, jęczmienne, pale ale, słód pszeniczny, płatki pszenne, chmiele. E, Idaho 7, Citra, Simko, Columbus, Cascade, drożdże, Verdant Ale. E, no zobaczmy, zobaczmy czy, czy jest Niestety e, nie pykło, czy może, może przesadzone były te narzekania, albo inaczej. E, ja już po, po tym, jak ta puszka się zachowuje, czyli że jest po prostu twarda, zakładam, że powinno być w miarę dobrze, bo e, niektórzy narzekali, że puszki były e, miękkie. No to jeżeli były miękkie, no to e, jakby od razu widać, że coś jest niehalo. Zobaczmy, jak to w tym wypadku wygląda. Puszka miękka nie była. Barwa bursztynowe, zamglone. Niezbyt obfita piana. Czy jakiegoś wysy wysokiego wysycenia nie ma. No ale też nie musi być, to nie jest wajcem. Aromat słaby. Mało intensywny, mało chmielowy. Ale też jakichś nieprzyjemnych rzeczy. Nie wyczuwam, no po prostu jest mało intensywny. Spróbujmy jak w smaku. Nie no. Wszystko jest ok. Jest goryczka, jest lekka słodowość. Um. Generalnie wszystko smakuje tak, jak powinno, czyli jak sesyjna ipka. E, być może, że mm, oczekiwania były zawieszone za wysoko, no, że e, jednym z pierwszych piw po e, dwóch miesiącach od startu browar będzie konkurował z pintą e, Funky Fluid Nepomucenem, e, czy Maltgardenem i Gwarkiem. No, no nie, no tak to się nie da. Tak to się nie da. To są jednak to jest kwestia jednak pewnej praktyki, pewnego doświadczenia, pewnych umiejętności. To, to się tak, nie da się tak wejść i z biegu uważać ipkę najlepszą prawda, w, w, w Polsce. Więc w, w niektórych stylach się da. W niektórych stylach się da, ale mam wrażenie, że w, w tych w, nowofalowych Hazy Ipkach nie da się. To jest, To już trzeba mieć naprawdę. Wszystko dopracowane, i jeszcze mieć trochę szczęścia, żeby to rzeczywiście wszystko pykło, żeby można było powiedzieć: Wow, to jest rzeczywiście to. Natomiast tutaj jest wszystko ok. Przynajmniej w moim egzemplarzu. Jest goryczka, jest słodowość. Nawet ta goryczka jest, można powiedzieć, taka wyrazista. Można, jakbym się miał, chciał czepić, to bym powiedział, że jest trochę długa. No ale w IPC to chyba nie jest e, mankament, nie? To nie jest e, jakieś piwo pozbawione goryczki, którym e, długa goryczka byłaby jakimś mankamentem. Natomiast ona nie jest jakaś mega zalegająca. Rzeczywiście może kogoś drażnić niskie wysycenie. Dla mnie jest ok. Ja wolę, żeby piwo było mniej nagazowane niż, niż mocniej nagazowane. Um, w zasadzie, e, chyba tylko w pilsie, w pilsie, w wajcenie by mi brakowało wysycenia, nie? ale w takich Eylach to, to nie. No, to ja Jestem przyzwyczajony, że są nisko wysycone. Piwo nie jest oczywiście wybitne ani genialne, ani nie jest w top e, 10 e, e, Session Hazy Ipek, natomiast ja nie wyczuwam w nim wad, takich, które by je dyskwalifikowały. Um, no, można oczywiście się czepić, że no, aromat słaby. No, no tak, słaby, no. Ale to jeszcze nie jest wada. To jest brak zalety. <grym> ja rozumiem, że e, Hazy Ipka powinna buchać chmielem. No ta nie bucha, no. Ale naprawdę, spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. O, może tak to ujmijmy. Spodziewałem się po tych narzekaniach, że będzie mega, mega źle. Jest po prostu okej. Okay. No, może przeciętnie jest. no. Przeciętnie, no. Ale, ale to nie jest moim zdaniem, to zdecydowanie nie jest um, poziom jakiś, który by um, uprawniał do hejtowania. Ale uwaga, rozumiem, że mogło być gorzej. To znaczy, że ktoś mógł trafić na puszkę, która jest gorsza, e, która była miękka e, w momencie, kiedy ten która po otwarciu nie syknęła. E, no tak, to, to tak mogło się stać. Jeżeli tak się stało, no to oczywiście to była felerna puszka. E, jak to mówią w krafcie, e, szósta dysza. <laughs> to już jest taka e, e, legendarna e, m, czy przysłowiowa szósta dysza e, w, na rozlewie, która po prostu puszcza e, utlenia, puszcza z osadem itd. itd. Natomiast u mnie, u mnie działa. Nie jest to piwo wybitne, ale jest ok. Wasze zdrowie. Cieszę się, bo naprawdę się y, troszkę przejąłem, że zrobiłem tak naprawdę niedźwiedzią przysługę y, browarowi żuławskiemu, y, że za szybko wybrałem ich do Craftboxa. Y, oni sobie z tym nie poradzili. I prawda, wielka porażka i będzie y, tak naprawdę im z, zepsułem opinię na, 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 na starcie. Ale mam wrażenie, że, że nie. To znaczy, oczywiście mówię, to nie to, to, nie, jest, to nie są najlepsze piwa z Kraftboxa. Ale nie mogę powiedzieć, że one są totalnie złe, zepsute i w ogóle hańba, nie? Nie, to znaczy ja tak nie uważam. Wasze zdrowie.